Dlaczego zabieracie gotowe? Dlaczego zabieracie coś, co funkcjonuje? Proszę panią, nie może tak być. Prosimy pana. Się w mieście też się fajnie mieszka i nic wam nie ubędzie. Ale my nie chcemy. Uszanujcie to, że my nie chcemy. Protestujemy dlatego, że burmistrz podejmuje decyzję o nas bez nas. Bez żadnej po prostu konsultacji, bez żadnego spotkania z nami. A nie on kanałami chodzi. Kanałami. No wszedł na salę, nie widziałem, którędy wchodził. Kanałem. Czy tędy, ale na sali już jest. Tędy nie szedł. Może nie mielibyśmy jako mieszkańcy takiego wielkiego żalu do pana burmistrza, gdyby się z nami chciał spotkać. Tak, jak powołują się na Rzeszów. Tylko, że prezydent Ferenc wychodził do ludzi. Spotykał się z tymi ludźmi. A rozmawiał w ogóle z kim? A po co rozmawiać, jak najlepiej tylko decydować i robić to, co mu pasuje. Ta to jest wolna Amerykanka, on tylko sobie zdaje sprawę, że robi po ciebie, a ogół się nie liczy. Przecież my niczym się nie różnimy od mieszkańców miasta Sanoka. Uciekać przed nami, tak się zachowują ludzie, którzy mają szanować demokrację, którzy w przyszłości chcą być naszym włodarzem. Jest to po prostu niepojęte. Gdyby ten wasz protest odbył się pod urzędem miasta, gdybyście życzyli sobie państwo porozmawiać z burmistrzem, jestem przekonany, że burmistrz by przyszedł i porozmawiał z państwem. Drodzy państwo, przekazuję tego typu informacje, że gdyby ten wasz protest odbył się pod urzędem miasta, nie na terenie szkoły, w czasie praktycznie sesji, która rozpoczęła się już, to jestem głęboko przekonany, że burmistrz by przyszedł do państwa i porozmawiał nie przez 5 minut 30, tylko tyle, ile by trzeba była tą rozmowę poprowadzić. Panie burmistrz, nie ma szacunku burmistrz. Proszę pana, a jaka jest różnica między urzędem a szkołą? Jeżeli tu macie sesję, to trzeba tu potraktować ludzi, że przyszli tutaj, gdzie jest sesja. To nie przedstawia nam się żadnych konkretnych propozycji. Po prostu zaczyna to przypominać Republikę Bananową, gdzie ktoś, grupa kolesi się zmawia, dzieli, rozporządza, podejmuje jakieś decyzje poza zainteresowanymi i stawia się ich przed faktem dokonanym. Dlaczego te trzy? Tamtymi nie był nigdy zainteresowany. To była zagrywka. On był zainteresowany od początku tymi miejscowościami, w których jest dużo dobra naszego jako gminy. I to go pociąga. Burmistrz nie wykazał się tutaj jakąś rewelacyjną strategią, bo to przewidzieliśmy, że to w tym kierunku będzie zmierzać, bo przecież niemożliwe było, żeby mógł przyłączać od razu 10 miejscowości. Jedna z najbogatszych wsi. Wiadomo, że Trepcza ma oczyszczalnię ścieków i ujęcie wody. W Zabłocach jest dużo firm, które odprowadzają podatek i o to głównie chodzi. Gaz, wodociągi i stadiony GeoEco. W ogóle ignorujecie naszych mieszkańców. Protesty piszą, nie odpowiadacie. Konsultacje tak potężne w procencie, próbujecie to po prostu negować. To tak chcecie z nami rozmawiać? Prawie 100% mieszkańców opowiedziała się za tym, że nie chcemy do miasta, to na siłę chcą nas uszczęśliwić i zabrać nam naszą wioskę. Zdanie nasze, każdej wioski i każdego obywatela gminy Sanok było zapewnione. Nikt nie chce przyłączenia do miasta. Wyniki konsultacji chyba i procenty mówią same za siebie. I jak my jesteśmy zainteresowani przejściem do miasta? Jeżeli burmistrz tego nie rozumie, nie zna cyfr, no to trudno, bolejemy nad tym. Nie w tej chwili wejdzie. Jednej merytorycznej rozmowy. Dziękuję panu. A kiedy chciał rozmawiać? Tyle tygodni to trwa i jeszcze rozmowy nie będzie. Ja nie lubię, kiedy ktoś takimi słowami jak demokracja, patriotyzm, wiara wyciera sobie gębę. Ludzie nie chcieli, zagłosowali, wyrazili swoją opinię i ktoś bez ich woli to łamie, mówiąc, że my wiemy lepiej, my to zrobimy za was. Niech burmistrz zajmie się tutaj zagospodarowaniem swoich terenów i stworzy nam jakieś warunki czy jakieś propozycje i wtedy możemy rozmawiać o przyłączeniu. Na wsi my nie mamy takich dachów, jak są tutaj.
I taka przyszłość, jaką nam szykuje burmistrz i cała reszta radnych, jak tutaj widać na tym dachu jednym, drugi pordzewiałe, to wszystko i tak dalej. Krawężniki są takie po 30 cm, że samochodem nie da się wjechać, można się pozabijać. Nie można w sposób taki, nie wiem, perfidny rozgrabić gminy Sanok. To nie jest normalna sytuacja. Dlatego apeluję i proszę pana burmistrza, żeby odstąpili od tego zamiaru. Żeby po prostu odłożyli to w czasie, żeby się spotkał z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, które chce przejąć. Mamy taką nadzieję, że radni, przede wszystkim radni miejscy, uszanują, i nam o to tu chodzi, uszanują, podkreślam to słowo, uszanują wolę mieszkańców naszych miejscowości wyrażoną w konsultacjach. Oni też kiedyś mieszkali w większości na wioskach i znają problemy wioski, i wiedzą, jak wioska działa, wiedzą, jaka jest na wiosce solidarność i po prostu nie głosują według własnego sumienia, a nie tego, co im ktoś każe. Nie odpuścimy, nie ma strachu. Razem walczymy o nasze miejscowości i na tym nie poprzestajemy. Dokładnie.